Kolejne miejsce na trasie naszej podróży po Holandii to Trollskogen, czyli Las Trolli lub Zaczarowany Las. Jest to las sosnowy i rezerwat przyrody w północno-wschodnim krańcu Holandii. Cypel z lasem po wschodniej stronie ma odsłoniętą kamienistą plażę od strony Morza Bałtyckiego, a po zachodniej stronie osłoniętą zatokę Grankulaviken. 100-hektarowy obszar rezerwatu chroniony jest przez szwedzką rządową agencję leśną. Rezerwat ma unikalną ekologię zawierającą wiele endemicznych i rzadkich roślin. W lesie rosną sosny mające nawet 200 lat, przeplatane starymi dębami. Nadal wypasane jest tu bydło, zapewniając bioróżnorodność ekosystemu, rodzimą trawę i różnorodność ziół. W rezerwacie znajdują się trzy oznakowane trasy turystyczne, z których jedna, po której się poruszamy, dostępna jest dla wózków dziecięcych. Pokazały jeden ze starych rosnących tu dębów. Niektóre drzewa pokryte są porostami krzaczkowatymi. Ich plecha jest rozgałęziona, zwisająca. Występowanie tych porostów w dużych ilościach świadczy o tym, że jest tu suche powietrze. Drzewa od strony odsłoniętego brzegu zostały zdeformowane przez wiatr. Nie zdążyłem dojść do wraku szkunera Swix, który rozbił się na wybrzeżu 26 grudnia 1926 roku. Siedmioosobowa załoga zdołała się uratować na szalupie ratunkowej. Musiałem zawrócić, ale i tak dogoniła mnie mocno rozciągnięta już grupa uczestników wycieczki. Trolli nie spotkałem, nie znoszą one światła i pojawiają się wyłącznie w nocy. Trolle to istoty ze skandynawskich wierzeń ludowych. Bywają trolle bagienne, morskie, leśne i szwedzkie. Szwedzkie mają bladozielony kolor i krótkie nogi. Są najmniejsze ze wszystkich skandynawskich trolli, ale za to najbardziej inteligentne. Jeśli ktoś nie wierzy w trolle, niech tu przyjedzie w nocy, to się sam przekona. Na planszy pokazano, że dąb jest siedliskiem setek różnych owadów. Wracamy na parking i ruszamy w drogę powrotną do Karlskrony. Ale po drodze zatrzymamy się w jeszcze jednym ciekawym miejscu. Ostatnie miejsce, które zobaczymy, to Byrums Rauchar w pobliżu wioski Byrum. Jest to formacja geologiczna składająca się ze 120 wapiennych stosów bogatych w skamieniałości, leżąca na 600-metrowym odcinku plaży. Jest rezerwatem przyrody od 1935 roku. Morska woda wypłukała wapienne skały, tworząc malownicze ostańce. Na horyzoncie ponownie widzimy granitową wyspę Blajungfrun, czyli Błękitną Dziewicę. W wodzie znajdują się płaskie płyty wapienia, na brzegu skały wznoszące się ponad plażę i tworzące wąwozy. Plaża pokryta jest drobnymi kamieniami,
lub porośnięta skąpą roślinnością. To miejsce przyciąga i turystów, i jak widać wczasowiczów, korzystających z uroku szwedzkiego lata. W niektórych miejscach te mini wąwozy zalane są wodą. W niektórych miejscach wapienne stosy, bo tak je nazywają Szwedzi, mają do 4 metrów wysokości. Skały pokryte są różnymi porostami. Jedne mają kolor brązowy, inne są jasno szare. Najciekawszą rośliną, jaką tu spotkam, jest tłustosz, roślina owadożerna. Do lepkiej powierzchni przyklejają się drobne owady. Wśród zielonej trawy wyróżnia się kolorem haber łąkowy. Z bliskości wody korzysta tużyca. Opuszczamy to miejsce piękne widokowo i przyrodniczo i ruszamy do Karlskrony, ale to już w kolejnej części relacji z wycieczki.